Proszę się przedstawić, czym się Pan aktualnie zajmuje, gdzie Pan pracuje? Maciej Jankowski, Fundacja Rozwoju Branży Internetowej Netcamp. Zawodowo zajmuję się marketingiem internetowym, wyszukiwarkach, social media oraz analityką internetową. Podczas Akademii Biznesu w Szczecinie mówił Pan o narzędziach do pomiaru i analiz. Czy oprócz najpopularniejszego Google Analytics warto korzystać z innych, mniej znanych narzędzi do badań działań e-marketingowych? Warto przede wszystkim nie zaczynać od narzędzi, tak, ale zacząć od strategii, od zdefiniowania celów strony, naszych kluczowych czynników efektywności, tak, odpowiednio opracować strategię, natomiast później skupić się na narzędziu. Natomiast jeżeli mówimy o wykorzystaniu narzędzi, pamiętajmy, że Google Analytics zbiera nam właśnie raczej dane ilościowe, tak? Natomiast należy wykorzystywać również zbieranie danych jakościowych, tak? Czyli tego feedbacku od użytkowników, wykorzystując na przykład szybkie ankiety. Jesteśmy w stanie dość merytorycznie zmierzyć na przykład ilość unikalnych użytkowników w serwisie czy ilość transakcji w sklepie internetowym. Ale w jaki sposób zmierzyć działania w social media? Czy jest możliwy na przykład pomiar wpływu zaangażowania fanów na ilość przychodów w serwisie internetowym? Tak, mierzenie social media i zwłaszcza zwrot inwestycji w social media jest dość takim często ciężkim tematem, tak? Wiele firm ma problemy, żeby to zmierzyć, ponieważ Facebook nie powinien być takim głównym kanałem sprzedażowym, tak? Natomiast oczywiście możemy mierzyć ruch, który z Facebooka jest skierowany na naszą stronę, tak? Możemy mierzyć tego typu użytkowników, czy dokonują konwersji, dokonują zakupów, zapisują się na nasz newsletter. Natomiast jest też jakby wiele innych jakby lepszych wskaźników w przypadku mierzenia mediów społecznościowych, bardziej związanych z zaangażowaniem użytkowników. Jakie to są narzędzia? Zarówno statystyki Facebooka, tak, jak i zewnętrzne narzędzia, chociażby takie jak SoulTrender czy Kod Napoleon. Proszę powiedzieć, jak wygląda dzisiaj zjawisko tak zwanych click fraudów w kontekście Facebooka i Google AdWords? Tak, jeżeli chodzi o click fraudy, swego czasu dość gorący był to temat, jeżeli chodzi o Google, tak, zwłaszcza w Stanach, wiele tutaj firm miało zastrzeżenia, natomiast wiadomo, reklamy w wyszukiwarkach, tak, to jest taki core business Google, który daje mu ponad 90% przychodów, stąd Google wprowadził dość zamasowane mechanizmy, które potrafią wykryć, czy dany klik mógł być, nie wiem, wymuszony i w tym momencie na koniec miesiąca tego typu kliki są w raportach wykazywane oraz zwracane za nie pieniądze. W przypadku Facebooka nie jest może to tak jakby przejrzyste, czy wprost mierzone. Tutaj też swego czasu BBC przygotowało materiał jakby mocno krytykujący skuteczność reklamy, tak, pewnego wymyślonego produktu, stworzenia kampanii. Natomiast no, myślę, że w przypadku Facebooka jest to spore wyzwanie. Podczas prelekcji mogliśmy także usłyszeć o efektywności kampanii reklamowych Google AdWords. W przypadku kampanii sprzedażowych łatwo policzyć zwrot z inwestycji, ale czy są jakieś proste metody na określenie efektywności kampanii marketingowych, takich, które nastawione są na budowę świadomości marki, zwiększanie zasięgu? Tak, to jest wszystko jakby kwestia celów, jakie sobie określimy. Możemy na przykład mierzyć, czy przez konwersję traktować zaangażowanie użytkownika, ile czasu użytkownik skierowany z reklamy spędzi na naszej stronie, czy ile stron przejrzy w ramach jednej wizyty. Stąd wszystko to jest kwestia odpowiedniego zdefiniowania naszego celu, tak, i potem mierzenia tej konwersji w odpowiedni sposób. A jak Pan widzi dalszy rozwój narzędzi do pomiaru i analiz? Czy za 5-10 lat będziemy wiedzieć o wiele więcej na temat zachowań internautów w naszym serwisie? Jak Pan myśli, w którą stronę rozwiną się te narzędzia? No w tym momencie to już jest całkiem spory problem, tak? Ilość danych, które zbieramy, do których mamy dostęp, zwłaszcza w przypadku dużych firm, jest naprawdę ogromna i wyciąganie na podstawie nich wniosków, przekładanie tego na decyzje biznesowe często bywa sporym wyzwaniem. W zeszłym tygodniu Google miało swoją konferencję Google Analytics Summit, gdzie ogłosiło kierunki w rozwoju tej usługi.
I między innymi jednym z tych kierunków będzie integracja tych zewnętrznych danych, które gromadzą firmy za pomocą innych narzędzi, z Google Analytics, żeby lepiej analizować wszelkie działania. Stąd myślę, że będzie to jeden z takich trendów. No oraz to, co jest w tym momencie mocno popularne, czyli analityka mobilna, tak? Czyli analizujemy zachowanie użytkowników korzystających z aplikacji mobilnych. Google Analytics też już umożliwia wykonywanie tego typu badań.